Czasami zwycięzca jest po prostu marzycielem, który nigdy się nie poddał. Nelson Mandela. Dziś zaczynamy trochę literacko, bo i moment w polskiej piłce jakby piękny, jakby bardziej podniosły. Mamy pierwsze miejsce w grupie po dwóch meczach, zero straconych bramek, mordy malkontentów jakby zamknięte, płaczący Lewandowski obrazkiem turnieju. No i drzwi do piłkarskiego raju jakby lekko uchylone. O tym, o tamtym, ale przede wszystkim o siamtym będę rozmawiał dziś z moimi gośćmi, a są nimi człowiek, który zakorzenił się już w kanale sportowym, człowiek, którego żart przecina powietrze niczym wyszczerbiony miecz samuraja, Czarek Sikora. Dobry wieczór. Dziękuję za tą gejowską zapowiedź. Nie ma sprawy. Oraz człowiek, którego żart jest niczym kondom wypełniony wodą, uderzający o płytę chodnikową, dzik z Koszalina, Dariusz Gadowski. Dobry wieczór wszystkim. Bardzo nam miło, ja nazywam się Kacper Uciński. A w trójkę jesteśmy The Best Bags. The Best Bags. Jesteśmy The Best Bags i pokażemy wam kilka naszych najlepszych kawałków. Tak, Darek, powiedz mi, bo ty jesteś pierwszy raz w tym w ogóle w kanale sportowym, a to jest w ogóle nowe studio. To jest nowe studio? To jest nowe studio. Nie wygląda. Nie wygląda, jest nowe. Nie widziałeś starego. Jak się mojego po 07. No, jak ci się podoba? To troszeczkę mi tak przypomina taki lokal, w którym szampana bardzo drogiego podają. Mhm. Albo też jest taki pub w moim rodzinnym Koszalinie, bardzo blisko PKS-u, więc mam takie mieszane uczucia. Nie wiem, gdzie to może jest... To jest taka hybryda. Możliwe. Że to może być ten lokal z drogim szampanem, bardzo blisko albo PKS-u. Bardzo... Co to znaczy drogi szampan? Bardzo drogi. Taki w cenie znaczy dwóch, bardzo drogi szampan. No, że lampka kosztuje więcej niż dostajesz to jest miesięcznie. Jest dalej Koszalin, nie? Więc w cenie dwóch zastanawiam piw. Się, co to znaczy. W cenie dwóch piw. No właśnie, widzisz. Czyli w lokalu. Miałeś rację. W lokalu. W cenie dwóch piw. W cenie dwóch piw. W sklepie jest droższy. Oni po prostu mają plecy. W Koszalinie obok PKS-u wolą, żebyś PKS-u u nich jest. Siedział i kupował. Pozdrawiam. Dzisiejszych chwalą u nas ciepło. Aby nie stać pod sklepem. Tak, tak. To jest podstawa. Piękna rzecz. Czyli zamiast prohibicji to jest takie, że siedź w lokalu, bo jest taniej. Tak. U nas tak, nie ma. A nie, że zakazujesz handlu po 22 w centrum. Właśnie. Nie ma u was takiej prohibicji? Nie ma, to nie pozwoliliby w życiu. Koszalin nie pozwoliłby. Porywaj dzieci, luz, tak. Ale nie będziesz mi zamykał. Raz chcieli zabronić po pijaku jeżdżenia, co ty? No. Wszyscy się oburzyli. Nie da rady. Ale jest też... Rodzina na ulicę wyszła. Tak. Owiec wysypali. Jest też mała zmiana, panie Kacprze, tak? Że teraz ty jesteś prowadzącym, a nie gość. Tak, no wiesz, każdy nasz odcinek prowadził ktoś inny. Tak. Trafiło na mnie. A w czwartek o 23 ktoś inny znowu może poprowadzić. Zobaczymy. Emocje. Do samego końca są emocje. I mieliśmy pozdrowić też, bo było pytanie na czacie. Tak. Pozdrowimy człowieka z czata, tak. Który nas teraz ogląda. Pozdrawiamy cię serdecznie. Tomasz Piwko. Jesteś pewien? Nie, na 90% jestem pewien. To jest prawdziwy człowiek? Nie mam pojęcia, ale zapytał się, czy my czytamy ten czat przed startem. I to jest jakby ostateczny dowód na to, że czytam. Ale to chyba jedyny w ogóle z pozytywnych komentarzy fali hejtu, które... No ale był też przepiękny komentarz, że o Jezu, The Best Bags. No właśnie, The Best Bags jest... The Best Bags jest genialny. To tak powinniśmy to nazwać, no nie? Tak. No ale to jest taki... Nie Comedy Park, tylko no właśnie, The Best Bags, albo właśnie takie Low Comedy Park, coś takiego właśnie, żeby... Low Comedy Park. Tak, Low Comedy Park, żeby tak nie rozpieścić ludzi. Oni myślą, że to będzie o stand-up, jakieś puenty, coś. Żadne puenty. Nie będzie żadnych puent. Będą premisy tylko. Tylko. Puenty są za dopłatą. Ale musimy wyjaśnić teraz chyba, co to jest premis. Nie, premis to jest początek żartu, w skrócie. Tak, to jest taki początek randki, zawsze jest fajny. Oglądaliście mecz Polska-Arabia? Po co? No nie wiem, dla Beki. To był ten, gdzie wygraliśmy? Tak. To widziałem. Widziałeś. Widziałem. Mamy pierwsze miejsce po dwóch kolejkach.
Wszystkie media, dziennikarze przekrzykują się, kto zna lepsze wyliczenie szans i tak dalej. Tutaj wcześniej mieliśmy też jakieś procentowe rzeczy. Tak. Może pokażmy procentowe szanse Polaków. Jest taka tabelka stworzona, ona jest bardzo fajna. Jak fajna? Jakie mamy szanse wyjść z grupy? Dziękuję bardzo. Wszystko jasne. Czekaj. Zielonego jest najwięcej. Ja rozumiem, że zielony jest dobry dla nas. Zielony jest bardzo dobry. Te 3 sekundy ci nie wystarczyły? Że czerwone nie jest dobre. Czerwone nie. Czerwone zielone nie idziesz, czerwone stoisz. Czerwone atakuje Polskę, zielone nie. Nie, dlaczego się zastanawiam, też jestem ciekaw, jakie są szanse, kiedy wyjdziemy i tak dalej, ale się zastanawiam, żebyśmy mogli chwilę się pocieszyć tą wygraną właśnie, bo to też nie było nic pewnego, prawda? Hmm. A tak jakoś wszystko od razu już lecimy dalej, czy wygramy, czy wyjdziemy, czy... Czy to jest pierwsze mundial? A widzieliśmy łzy ze szczęścia lewego, co? Mniej więcej w pierwszy każdym mundialu tak jest. Ale dla Polski to jest pierwszy mundial, w którym, wiesz, przed trzecim meczem my się zastanawiamy, jakie mamy szanse wyjścia. Okej, okay, no dobrze, to też, no to właśnie, też zrozumiałe. Chyba dlatego jest teraz taka, wiesz, rozmowa, bo nigdy takiej rozmowy nie przechodziliśmy. Moje pokolenie nigdy takiej rozmowy nie przeszło na mundialu. A twoje? Ja jestem 80 lat starszy i też nie... Jestem 81, więc 8-6 pamiętasz też przez mgłę. COVID-ową. Przez mgłę Koszalina. Bardzo, nie. No i mamy już... żółtego dolara, dziękujemy bardzo za słowo. A, tak? Tak. Nie ma no co... No dobra, i teraz tak? Już nie, możesz, ale teraz to było już tam, coś to wypikamy chyba, czy nie? Tak, bo to nie jest na żywo. Ale szanse matematyczne każdy może wyliczyć. My mamy również tabelkę, która pokazuje szanse chemiczne. Zobaczmy. Ale się Kasper przygotował, nie? O kurczę. Dziękuję. Lewy gdzie jest? Który LI. Sędzia? LI. Tak. No ta tabelka pokazuje, że jeżeli będziemy mieli niedobór magnezu, potasu, cynku, to przegramy. A więcej złota mają Argentyńczycy, chociaż powinienem powiedzieć obywatele Argentyny bardziej, okay. Gdyż wiemy kto tam, kiedy i przed czym uciekał. A czego my mamy więcej jako państwo? Złóż. Złóż? Złóż czy jakiś z jakichś złóż na pewno. Złóż na pewno mamy. Duży plus. Złóż... Myślisz, że mamy więcej węgla niż Argentyna? Tak. Niestety nie mamy tabelki, no właśnie. Kto ma więcej złóż. A ja węgla. Zaraz... Daj telefon. Masz telefonu? No ale wiele osób od razu krzyczy pierwsze, co Polska-Argentyna, to oczywiście starcie, jest clickbait, jest lewy kontra... Messi drugi. Zapomniałeś. Messi przygotowany. No i tak się troszeczkę podbić. Ten, jak on ma? Taki niewysoki. No. Jak on ma? Leo Messi. Tak. Messi. Co sądzicie w ogóle? Jakie to są szanse? Duże. W sensie, jeden na jeden. Jeden na podwórku gra jeden na jeden. Dobra, jak, czy to jest moment na losowanie jest? W takim razie? Co? W sumie to jest dobry moment, żeby zrobić losowanie. Możemy zrobić losowanie. Myślałem, tak. Że bardziej trzymamy ludzi, wiesz, w takim szachu. No to prawda. Bo ja wierzę, że po losowaniu wyłączają się. Więc jeśli to prawda, to jest to słabo, ale to jest moim zdaniem wyśmienity moment, żeby zrobić losowanie. Żeby jak chcesz, Czarek. Ale ty, doszło do tego, że jest zmiana zwierzątka. I no teraz... tak, bo Czarek nie może już losować. Tak. Bo źle wylosował Arabię. Tak, los chciał. I trudno. I teraz ja muszę wylosować. To prawda. Więc co, robimy teraz, czy chcesz potem? I jak ludzie chcą? No jesteś prowadzącym. Jak ludzie chcą? Nie mamy żadnego ekranu, żeby przeczytać komentarz. To ja dostanę tutaj na ucho, bo mam ucho. I dostanę na ucho, jak ludzie chcą. Ciszy, albo się możemy teraz cały... Wiesz, ludzie mogą mieć takie, dobra, chcemy trochę poczekać. Jakby niech napięcie rośnie, wiesz. Na razie mega rośnie. To powiedz właśnie, możemy... Tak, poza tym środę się dowiemy już, no nie? Co? Bardzo dokładnie. Mi się podoba twoja koszula. Gdzie ją kupiłeś? Ja ją znalazłem. No i super. A gdzie ją znalazłem? Bo mi się bardzo podoba. W bardzo drogim sklepie. Tak drogim, że manekinem był martwy, bezdomny. Kumasz, to są dopiero... I za to nie będzie dolara? Nie, już i tak mam. W ogóle to chcę powiedzieć, że mamy... można się do nas dodzwonić, jak zwykle. I są telefony. Mam mój prywatny numer podać? Nie, swojego prywatnego nie. Bo chyba, że do MMS-ów. Zaraz tu na ekranie pojawi się numer. O, już się pojawił. Dzwońcie pod 22-486-6556. Przyjeżdżamy najszybciej i mamy najlepszy towar. Dobrze. O czym mówiłem? Zanim będzie... Aha, żeby przeczekać, losowanie. Tak. Zróbmy Czarek losowanie. Później. Teraz mówię. Teraz. No pewnie. Tak? Darek, zgadza się na to? Plus. Ja przypiję wodą, bo ja nie wiem... Wypadło mi coś z pleców, panowie. No to musisz sobie to schować gdzieś. Schowam sobie to w takim razie. Dobra, teraz będziesz na tym siadał? To jest mikroport. Będę na tym nie siadał. Nie możesz na tym siąść. Formuła jest taka jak wtedy. Wiem, i są trzy kubki, wodą. Tylko że zrobiłem coś, co jest... A to jest alkohol? Woda? Co to jest? To jest... Nie wiadomo. Kasper nam powie.
I zrobiłem lepiej niż ty wymyślałeś, bo te cyferki były bez sensu. No pewnie, że ty zawsze jest lepiej. Z, nie, przepraszam, jest W jak wygrana, R jak remis. I ja się nie przygotowałem. I P jak słuchaj, przegrana. Jest losowanie. Jest Z jak Leo nie, tak. Zdejmie jak buta. Jak zwycięzca chciałem powiedzieć. Co? Jest W jak wygrana, jest M jak my. I znowu W jak wypierdałeś. W wygrana, R remis, P przegrana. Super, ty to jesteś. Ja to są trzy kubki. Okej. Okay. I mam jeden wybrać. Ty to szykowałeś? To ja to cały dzień to szykowałeś. Tu jest wszędzie to samo, to jest wszędzie to samo nalane? Jeśli chodzi o płyn, to wszędzie jest taki sam. Alright. To biorę środkowy. Uwaga, proszę państwa, wynik między Polską a... Remis! Remis. Remis smakuje gorzko? Remis smakuje gorzko. Czyli będzie Polska-Argentyna, to jest remis. Co oznacza, że to jest woda. Bardzo dobry wynik. Remis? Remis? Nie, nie nic tak, nam to nie daje. Jak tak? Nic nam to nie daje, Darek? Przechodzimy. Bo mam poprosić jeszcze raz matematyczne szanse? Chemiczne. To chemiczne? Mi wyjaśni wiele. Dajcie chemiczne. Tak, dajcie chemiczne szanse. Jeszcze raz możemy wziąć chemiczne. To nas nic nie kosztuje. Poczekaj. Periodic table of chemical elements, tak? Masz rację. No metals, w skrócie no to jest metals. FIFA. I gaz. No. No to widzimy to wszystko. Daje, tak. Okej. Okay. Dobrze, to już wiemy. Dobra, bo ludzie wyłączą, bo nas nie ma. O, o bo to jest gdzie jedyny są warunek. Bezbeki? Tak jest. Czemu nie jest ma the best. Dlaczego jest jakaś plansza? Ale kurczę, z chemią. Byśmy mieli taki zespół, The Best Bags. I no i co byś śpiewał? Gdzie byś grał? Jeździli, tak, no byśmy grali na fletach. Tak, w okolicach w ogóle grali. Dla mnie bomba. Zajebiście. Jeśli jesteśmy za... No wszystko, tylko żebyśmy nie mówili. Stary. Ludzie chyba na to czekają. Żebyśmy po prostu przestali mówić. Możliwe. Wiele osób w ogóle ogląda to i nas hejtuje, zamiast w ogóle wyłączyć. Czyli nie? Remis. Czyli remis. Czarek, tutaj jest ucho mi mówi, żebyś pokazał, że wszędzie jest a, różne, tak. Nie? No to proszę bardzo. Ale to bez to był remis? Jeden już z nich piłeś. Tam, gdzie jest najmniej. Musi być zbliżenie wtedy. Tutaj masz... no tutaj jest, nie że ma... jest przegrana, no. Musi być nie na siebie. No co jest? Tutaj było przegrane. A, bo wiem, bo to jest takie... O, jest. O, no. Prawie... Co tu jest napisane? Tutaj jest napisane debil. Czyli był remis, debil i co? I porażka. I to i jest wariat. M. Wygrana. M czy W? M. M czyli był remis, wygrana i debil. Tak. Tak. Super, Czarek. Brawo. Fajnie, że się przedstawiłeś nam tutaj milionu słuchaczy. The best przed milionami bags. Słuchaczy. The best cały dziękuję. Dzień to było szykowane. Cały dzień. Cały dzień. Ja. A Czarek mówił, ale mam, ale będę miał. Ale przede zaspokoję. Wszystkim ja uzgodniłem to z Darkiem, prawda? Tak, ja byłem... Już nie róbcie ze mnie takiego śmiecia. Słuchajcie, bo mam dla was ciekawostkę a propos Messiego. A propos. Wiecie, że Messi jest jedynym reprezentantem swojego kraju, a być może w ogóle jedynym na mistrzostwach. Tak. Jakiegoś kraju. Jakiegoś kraju, który śpi sam w pokoju. Co to znaczy? Że bez żony, bez rodziny? Ale nie, no, moim zdaniem to jest bardzo mądre. Na zgrupowaniu. A, przepraszam, o tym czytałem. Że jest, ma swój pokój, tak. Bo oficjalnie... Tak. Potrzebuje czasu, żeby się... Ale z dala od drużyny, czy z dala od żony? Nie no, jest sam po prostu w pokoju. A ale w tym samym pokoju w hotelu, czy ma w ogóle swój pokój gdzieś poza hotelem w ogóle? Nie, nie osobno, ma swój jest... osobny pokój w hotelu, a wcześniej były dwójki. No to na dwójki były? Tak, ja mam teorię. Proszę. Ja ją przeczytałem w internecie. Teorię przeczytałeś w internecie? Teorię przeczytałem w internecie, że on miał być w pokoju z Aguero. A jako, że Aguero zakończył karierę nagle, aha, to jest sam w pokoju. Nie wiem, czy to jest prawda. Nie, to nie może, prawda. Może teraz... Ale jak nagle Aguero musiał zakończyć karierę, że Messi wchodzi do tego pokoju. Rozwolnienie. I tam jest jeszcze pościel ciepła po nie Aguero wiem. I on zniknął. I widać tylko okno rozchylone nie wiem. I firanka robi nie tak. Wiedziałem, że to aż ciebie aż tak zdenerwuje. Nie wiem. Nie ja w ogóle... Jakbym mógł cofnąć czas, to on cofnął czas, żeby tego nie powiedzieć. Ja słyszałem, że oni w ogóle... czas, Czarek, to naprawdę dużo bym zmienił w naszej relacji też. Nie, nie, no? Nie, propos... nie cofniemy wczorajszego wieczoru. A propos spania samemu... Ale dzisiejszy poranek. A propos spania samemu, to ja w ogóle słyszałem, że tam oni wzięli w ogóle żony i pojechali sobie... Kto wziął żony? No, to były dziwki. Zwykłe. Tylko, tak? No tak. Co ja, co to wszystko wiecie? Mamy wyjaśnione. To jest test spokojny. To mamy, jest okej. Okay. Mamy telefon. Jasne. Poproszę o telefon. Mamy strzałkę. Co, jest telefon? To pewnie. Mamy telefony normalnie. Halo? Mamy ten telefon? Ty się dzwonił. Jakiś problem jest?
Właśnie, też mieliśmy wspomnieć. Ty rozmawiasz z tym... Aha, z... Nie, no ja rozmawiam z gościem, rozmawiasz sam sobie. Mówię, mamy telefon, słuchaj, jakiś problem z tobą? A my siedzimy. Się ten człowiek. Super, konwersacja. Właśnie, bo mieliśmy wspomnieć. Dobrze, jak się odezwie, to damy znak. Go. Ale chciałem tylko zapytać, tak. Co uważacie, bo mnie to od razu zdenerwowało, bo to jest ważny mecz, zawsze przed walką bokserską, jak było, albo przed jakimś ważnym wydarzeniem, zakaz... Koniec seksu, koniec kontaktu z najbliższymi, jesteś wojownikiem, rozumiesz? Tak. A tam są żony, jest relaks, jest chill, karuzela. Ale nie... No i wiesz jak to z żoną, no nie ma tego seksu, nie? Stary, żonę się Czyli kocha. Woleli żonę, żeby on jednak sam pojechał. To, żeby że bezpiecznie seksu. Będzie, żeby nie było seksu. Słuchaj, pojedziesz z żoną, nie! Nie, błagam! Błagam! To dla drużyny! Pojedziesz, weź jeden dla drużyny! A mogę mieć osobny pokój? Nie. Możemy się chociaż zamienić żonami? Nie. Chociaż nie kombinujcie, rozumiem, tak nie rozumiesz, że co chodzi. 4 lata temu. A, i będzie bez makijażu. Nie! To na szczęście mogę pić, nie możesz w tym kraju. Możesz pić, bez alkoholu i żona bez makijażu. Mamy mistrzostwo, proszę państwa. I Messi w pierwszym meczu. Sam. Pyk, pyk. Tak. Tak jakoś bez werwy. Ale naprawdę, bo to jest, mi się wydaje, że to tak, nie wiem, jakoś tak. No co, jak byś grał, wiesz. Co? Nie jest dla was... Mi się wydaje, że to nie jest dobry żonę pomysł ogólnie, się, że... No, żonę się szanuje. Ale ja nie mówię, że to a nie jest... rucha. To jest zupełnie inny. Na szczęście ja nie wiem, czy... mamy telefon. Halo, halo. Dzień dobry, witam panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. Mam na imię Krzysiek, jestem z Piotrkowa Trybunalskiego i tak na szczerze mówiąc, to trochę was wyłączyłem, bo mi to kazano wyłączyć. Jakbyście mi powiedzieli, o czym gadaliście, to może zaczniemy temat. A dlaczego kazano ci wyłączyć? Mocno. A kto ci kazał? Żeby nie zagłuszać tego, co w telefonie. No ale to nie chodziło o to, że grubo przed telefonem musiałeś to wyłączyć, żeby potem cię nie zagłuszało. Ty oglądałeś nas od początku? Od początku tak. Ogólnie jakbym mógł... Rozmawiamy o tym, czy żonę szanujesz, czy... Co? Tak, szanuję. A czy jakbyś miał pojechać zagrać ważny mecz, to byś wziął żonę, czy bez żony byś wolał się przygotowywać tam? No raczej bez żony, bo mówią, że przebywanie z żoną osłabia nogi. Osłabia nogi. O, widzisz, tak. To czyli mamy, tu mamy jakiegoś tu pediatrę. No albo żona jest kickbokserem. Nie, w żadnym wypadku właśnie bokserom zabrania się stosunków przed no walką, żeby nie robić nóg. Czyli ty bokserom. Widzisz, okay, no właśnie, okay. O tym wspomniałem, czyli ty miałeś dźwięk, albo tak dobrze się rozumiemy. No. No, może się rozumiemy dobrze. Dobrze, szacun. Jakieś masz predykcje co do meczu z Argentyną, no, albo jakieś spostrzeżenie? Właśnie, predykcje. Tak. Wiecie, powiem wam szczerze, że uważam, że mamy spore szanse w tym meczu. Ponieważ Argentyna w zasadzie też niewiele grała, bardziej bazują właśnie na Messi i na jego talencie. No to jest dla nas największe zagrożenie. Ale gdyby udało nam się go wyeliminować, to może wtedy coś będzie. No jest plan, żeby go wyeliminować jeszcze przed meczem. Ale wiesz co, właśnie dobry punkt zaznaczyłeś, bo ja miałem taki cichy plan i się zastanawiam, że nikt na to nie wpadł, żeby właśnie tak... po cichu zrobić troszeczkę taki może mały, wiesz, taki sabotażyk, na przykład Krychowiaka w spódnicy tam wysłać, czy coś, wiesz, o co chodzi. Żeby poderwać? Na przykład, żeby poderwać Messiego, trochę mu namotać w głowie, a obiecać, że... się ładnie ubrać. Tak, się bardzo trochę, ładnie ubrać. Trochę taka męska, ale taka dziewczyna. I byśmy na przykład wysłali... Trochę taka, ale by, wiesz... Tak, i by chociaż mu, wiesz, naopowiadał trochę, namotał w głowie, do rana go przyciągnął chociaż, wiesz. Nie to, że jakieś zbliżenie, to, tylko... To nie Krychowiaka, to musimy znaleźć kogoś ładniejszego. No to kogo byś wziął z reprezentacji? W reprezentacji tak. Polski. Nie jestem jakoś znawcą Ale liczy urody. Się tylko zewnątrz, nie wnętrze. Nie, mówimy o... Aha, w ogóle z całej Wyglądowo. Europy mówimy. Z kadry. Z Polaków z kadry. To może byśmy wysłali Zielińskiego. Myślisz, że Zieliński? Ma taką bardziej delikatna uroda, może on go tam przekona. A nie lepiej kogoś młodszego wysłać? Co? Nie, Zieliński A Kiwior? Młody. Kiwior? No, młody, Dobra, wiesz. Niech idzie Kiwior. Dobra, szybko przekonał. Dobra, niech idzie. Ale walczyłeś to, mamy to. Walczyłeś o swoje zdanie. Niech idzie, niech go wyeliminuje i mam z głowy.
Tak. I mamy znowu... Kurczę, jakby się w sportach indywidualnych fajnie, dowiedzieli. Fajnie, że zacząłeś swoją wypowiedź od tego, że bardzo wierzysz w naszych chłopaków, że wygramy, ale trzeba wyeliminować Messiego i trzeba Kiora przed meczem. I zaakceptowałeś bardzo, że w ogóle inny piłkarz pójdzie w spódnicy i będzie go bajerował. Powiem ci, że bierzemy cię do drużyny. Krychowiak nie! Ja się z tym zgadzam. I teraz Michniewicz ogląda i robi głośniej. Kurwa, tak. Mają dobry plan. Czekaj, to jest dobry plan. Ja tego nie rozrysowałem. Każdy pomysł jest dobry. Każdy pomysł jest dobry, byle wygrać ten mecz. Przynajmniej zremisować. Albo zremisować i liczyć, że Meksyk wygra, albo zremisuje. No nie? Zgadza się. No ale najpewniej byłoby wygrać, wiadomo. No wiadomo. Wiadomo. Ale mamy te miłe dwa dni nam zostały. A waszym zdaniem mamy szansę, nie mamy szans? Moim zdaniem będzie 1-1. Nawet wylosowałeś tyle. I nawet wylosowałem remis. Więc a wcześniejszy mecz zgadłem, więc kto wie. 2-0 tak. Dla Arabii zgadłem, więc teraz mówię 1-1. Tak. W Polska-Argentyna. Tak. Ja obstawiam 1-0 Polska. Ja też 1-0. Powiem ci, Polska. Że już nawet nie będę oglądał. Jak 2-1. Mnie tak sprawiłeś, to już nie będę oglądał. Jesteśmy w 1-8. No i dobra. No ja 2-1 Polska zmieniam. 2-1 Polska. 2-1 dla Polski będzie. Dobra. Więc co? Dziękujemy ci bardzo za telefon. Zaciekawiłeś mnie. Wszystkiego dobrego i Polska gol. Wiadomo. Pozdrawiam was. Na razie. Pozdrówki. Na razie. Dzięki. Słuchajcie, czy wy słyszeliście, jak motywuje swoich piłkarzy trener Kanady? Tak. No i Darek, co u ciebie słychać? Powiedz mi. Wszystko jest. Ja nie wiedziałem, że Kanada ma trenera w ogóle. No mają. Tak? No. Nie, ostatnio nawet całkiem tam zaczęli. No niedobrze. Przegrali z Belgią 0-1. Dzisiaj chyba też przegrali, prawda? Dzisiaj Poczekaj. Okay. Pardon. I po tym meczu ich trener zmotywował ich słowami: idziemy wyruchać Chorwatów. Poważnie mówisz? Tak. Ten powiedział szatni brzydko? Powiedział. Wow, wow, wow. Szatni powiedział: idziemy wyruchać Chorwatów. Ale to było przed meczem. Przed meczem. Po przed czym oni poszli było. To zrobić, nie? Na boisku. Okej. Okay. I gdzieś tam się, kurde, ktoś obrócił za bardzo, wiesz. I tam ci wyrucha tych. Odwrotnie było. Bo było 4-1 dla Chorwacji. Więc stać ich było może na jedno. Może tam był już głos, tam już... powiedział, chodźcie, dać się wyrucham, Chorwacji. Ale właśnie, słuchajcie, seks działa z strony, prawda? I pytanie właśnie, jak, no. co uważacie? Bo, czy taka motywacja takimi słowami, czy takie metody? Czy to jest spoko, czy lepiej, żeby jednak innymi metodami? Tak jak na przykład trener Michniewicz, który mówi, panowie, bawcie się, skupcie się, bawcie się. Jakby, ja, wiesz, no wiem, a nie, tamten ja rozumiem, mówi, idziemy ja mam, ruchać tych ludzi. Wiesz co, ja widziałem tak, sorry, tylko jeszcze wejdę... Ja widziałem tylko różnicę w energii trochę, bo wolę, żeby to było mocniej, nawet jak ma być tak, jak Kanada, aha, niż takie spokojniutkie, wiesz, tak. No to damy radę, panowie, no damy radę. Zdziwiła mnie jedna rzecz, jak wtedy, nie chcę do tego wracać, bo to jest trochę takie smutne, niektórzy tam się smucili, ja płakałem, co lewy miał tego karnego, prawda? No zdarza się. Ale zdarza się. Najlepsze jest to, że potem coś tam dziennikarz pytał naszego pana Michniewicza, tak? Mhm. Ja to specjalnie robię przecież. I zapytał go, a co, rozmawiał pan z Lewandowskim po tym wszystkim? Czy dalej wygląda jak brzęczek trochę? A on tak... Brzęczy to mi w głowie. Kurde. I on powiedział, mówi, czy rozmawiał pan z Lewandowskim po tej sytuacji? On powiedział, no nie, no Lewy poszedł tam do siebie już, do pokoju i już nie rozmawialiśmy. I dla mnie to był to szok. To jest zero motywacji. Dla mnie to był szok, jak można po czymś takim, wiesz, nie złapać... Tak. Ja sobie, słuchaj, ale to chłopie, Michniewicz, tak? Jeszcze raz i zwolniony jest. Jeszczekolwiek. Ja sobie wyobraziłem Michniewicza pod pokojem Lewandowskiego. Robert. Otwórz. Pogadajmy o tym. I on otwiera drzwi i tą karteczkę. Nie przeszkadza. Tak. A zmienia głos na kobiecy i robi Robert. Nie, ale to on na tak Roberta właśnie, nie działa. Ale właśnie no, musiałby chodzi... zmienić głos na bezglutenowy, ale nie wiem, jak się robi. Widziałem z jakiejś, z którejś szatni, nie pamiętam, który to właśnie trener krzyczał. To był, wiesz, motywacja prawdziwa, był krzyk, była, wiesz, energia. Myślę, że mówisz o Arabii. Pach. O Arabii tak było. Ale ty, prawda? Darek, chciałbyś, żeby na przykład ktoś cię tak motywował, że na przykład mówił, słuchaj, Darek, wychodź na scenę i wyruchaj tych ludzi wszystkich. Wiesz co... Ale to jest... No, dobra. To jest nie, bo tak, wiesz co, powiem ci tak, ja pamiętam, jak zdawałem na prawo jazdy i miałem mocnego instruktora. No, on się nie pierdolił.
I na początku przez pierwsze trzy lekcje miałem go, mówię, nie, ja nie wytrzymam tego, nie? Ale instruktor nie jest egzaminatorem przecież, prawda? Tak, ale mimo wszystko chodzi o szkolenie, tak? Chodzi o motywację, dalej. Oni, często są tacy, jak sobie teraz widzowie nasi przypomną swoje kursy prawa jazdy, najczęściej to jest gościu, który przeszedł. Tak. Wtedy można było zrobić jeszcze od 17 roku życia i ja pamiętam, jeszcze byłem jakby trochę przed, bo to wiesz, 17 trzeba było mieć już na egzaminie, a wcześniej mogłeś się zapisać. No, ogólnie to było nielegalne, ale tak czy tak. Wiesz, byłem młody, pierwszy raz w takiej sytuacji, gdzie wiesz, już za kółkiem, wiesz, cieszyłem się na tą jazdę, a tu było tak, o, Gadowski jedzie, o, po dziura, wszystkie dziury jego, o, bla, bla, bla. I ja byłem tak, mówię, to nie jest, ale nie, tam było mocniej, tylko nie chcę teraz, bo ludzie patrzą. I to, wiesz, po prostu było tak, że naprawdę było to stresujące, ale koniec końców, że tak jak z nauczycielami, kogo pamiętasz ze szkoły? No żylety najbardziej, nie? Dokładnie. I nie to takich miękkich, a może namalujesz coś na plastykę? Tak właśnie było u mnie. Musi być trochę mocy. No idź, wyruchasz tego Picasso. Wyruchasz tego Picasso, dasz radę. Możesz tu pokolorować? Chcesz sobie... No właśnie. Ale co byś wolał, żeby takim mięciutkim głosem mówił na przykład... Chodźcie, wyruchamy ich. A możemy zrobić eksperyment? Możesz, Kasper, nas zmotywować z Darkiem na przykład? A właśnie, jakbyś był teraz... Tak. nie robicie. Ale nie, no dobra, a ty byś wolał... Bo mamy telefon. No dobrze. Znowu? Tak. No tak, no telefony SMS-y będą się rozdzwaniały. Ludzie chcą dzwonić i rozmawiać z nami o piłce, o życiu. O życiu. Być może o prawie jazdy. Dawaj. Halo, z kim się witamy dzisiaj, teraz? Ty wymyślisz te telefony, prawda? To jest fajny prezent, jakby nie patrzeć. Nie, oglądam was od początku. Dzień dobry. Oglądam was od początku, ale w międzyczasie musiałem wyjść po wódkę, więc nie wiem, o co byłem w tym momencie. Nasz kolejny niezorientowany. Nasz widz lubi wódę, zauważyłem. I to każdy. I w poniedziałek. Ja przypomnę, że to jest poniedziałek. I to jest live. Brat Błażeja, jaki poniedziałek, taki cały tydzień, chłopaki. A, brat Błażeja. Kto tak powiedział? Nie wiem, brat Błażeja. Ty jesteś bratem Błażeja, czy brat Błażeja tak mówił? A kim jest Błażej w tej historii? Tak, podobno mówią, że taki sam głos mamy. No, dokładnie. A, jak Błażej, Krajewski? No, aż tak to nie. To jaki Błażej? To który? Rower Błażeja? Czy ten Błażej siedzi wśród nas teraz? Czy my go też powinniśmy widzieć? Czy ty jesteś ten brat Błażeja i masz głos podobny do jakiegoś Błażeja? Tak. Okej, okay, fajnie. Okay, a siedzisz z kumplami? I głos jest też podobny. Tu teraz mówi brat Błażeja. Dobra. Czyli jest Błażej z nami. Okej. I jego brat. Dokładnie. Czyli wy macie jeden telefon na kartę i dzwonicie razem zawsze wszędzie. Okej. No, taka bieda jest. No niestety, nic na to nie trafi. A czemu macie jeden telefon z bogactwa? Skąd jesteście? Islandia. Islandia. Pięknie. Tak jest. Pięknie. No to super. Jesteście we dwójkę tylko? Tak. All right. Na Islandii jesteś. Znaczy jest jeszcze kolega, ale on ma jeszcze Call of Duty w głowie. Tak, gra tam z niepełnoletnimi osobami. A nie musicie już spać, co? Z niepełnoletnimi osobami gra w Call of Duty. To jest jego hobby w ogóle. Ile masz lat? 24. To się rozłoży. Na razie. Nie będziesz w mojej grupie, nara. 9-12 lat. Z nimi lubię grać. To jest Darka niepełnoletnia. Tak, za 12. Ile miałeś lat? 13. Uff! Wysoki sądzi. Ja myślałem, że ona ma 13 lat. To dalej chujowo. Aha. Ale strzelam jak 13-latek. A co ty robisz tam na Islandii w ogóle? Pracujesz sobie, czy tak sobie siedzisz tylko? Nie, tak sobie tylko siedzę. No. I oglądam telewizję, oglądam kanał sportowy. O, bogaty. Bogaty, ogląda bogaty. Ma telewizor, ma telefon. Bogaty z domu. Dobrze, oglądasz mundial? Oglądam mundial. Okej. Okay. Komu kibicujesz, nie licząc Polski? Dobra, to liczę z Polski. I też bardzo śmieszne pytanie Czarek zadał. Mówiłem wam! Maroko, się okazuje. Maroko jest najbliższy w moim sercu. Tak. Maroko gra w ogóle? Ale mówimy o piłce nożnej. Maroko i ma dużo punktów. Tak? No teraz wygrało 2-0, tak? Tak. Ciekawe. Z Chorwatami? Czy z Belgią? Nie, już mi się mylą te... No i panowie, jak tej Islandii? Czy jakaś ciekawy zawód? Zimno? Zimno u was? Nie, no jak zawsze, wiesz, 9 w porywach 4 stopnie. Kurczę, okay. To jest smutne. No ale fajnie, bo masz równo. Nie wiesz, jak się ubrać. Najgorsze jest Polska, bo nie wiesz, jak się ubrać nigdy. A gejzery widzieliście chociaż, czy tylko chata? Nie, tylko w telewizji, przez YouTube, jak zawsze. Aha, a od kiedy tam siedzicie? Ile lat?
7 lat w zamknięciu utrzymają nas w piwnicy, nie chcą wypuścić. No, ale dali telefon i... Ty na pewno jesteś... Czy ty jesteś w więzieniu? Ale mam jeden telefon do prawnika i dzwoni dokładnie. Do nas. Zamiast do prawnika zadzwoniłeś tutaj do studia. Masz jeden telefon, dzwonię do kanału. Ale gadają. Fajne jest to, jak on myśli, że gada z prawnikiem, nie? Cały czas. Jeden telefon mam do wykonania, więc mówię... No to słuchaj, tu jest zespół prawników, jesteśmy blisko, żeby... Uratujemy cię, za co siedzisz? Tak. Za co siedzisz? Zagranie gdzieś pełnoletnimi w Call of Duty. No i właśnie, nie usłyszałem, co powiedział? Zagranie to, co było wcześniej, bo ta była dobra, ale więc no, jeszcze raz ją było, że za kradzież było początek. Zagranie, jaki kradzież? Jaką kradzież? Co ty? Zagranie. A jego się pytać. Dobrze. Dobra, dobra. Niepełnoletnimi. Bardzo dziękujemy ci za telefon. Pozdrawiamy wszystkich Polaków na Islandii. Życzę miłego wieczoru, trzymajcie się. Nawzajem, dziękujemy. Trzym się. Cześć. Ludzie dzwonią z Islandii. Ale fajnie, że mieli... Ten program jest ogólnoświatowy. Na telefon, tak? On, tak, ale tak właśnie, no to już wesoło było, no nie? W sumie wódeczka pewnie jakiś stary, 23 poniedziałek. Wodę, żeby ktoś dzwonił zaspany, nie? Mi się wydaje, że on nie wróci do Polski. Nie. Kto? Ten, no, ten człowiek. Gość, no. Co się stało, że dostaje? On już tam... Tu dostałem ten. Dostaję tutaj na ucho, ale musicie mi mówić głośniej, bo ja słyszę połowę tylko. Smutne. To więc musicie mi trochę pogłośnić. Jak się Darek jechało? Super się jechało. Z Koszalina. Dojechałem do Trójmiasta i od Trójmiasta Kasper mnie zabrał, tak, bo dalej już nie miałem sił. Jechać na rowerze. Na rowerze cały czas. Już wiem, już dostałem tak. Na ucho. Mogę ci powiedzieć, Darek, że bardzo dużo osób na czacie pisze, że wyglądasz jak brzęczek. Mówiłem. Nie mówiłem. Ale ja nie widzę tego. No ma taki podbródek brzęczkowy, no ma. Brzęczkowy? Ma, no. Co jest brzęczkowy podbródek? Ja weź powiedz, panowie, zagramy trójką z tyłu. Pa. No nie ma zbliżenia. Pa. Tak, to... Panowie, zagramy trójką z tyłu. To ja brzęczek. Nie, to nie. No, nie, tak nie, mi się wydaje, że nie. Ale dziękuję, wolę to niż wiadomo. Dobrze. Słuchajcie, ja mam dla was, teraz będzie quiz. 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 Kurde, bawimy się. Yeah. A to jest taki ogólny, czy o piłce bardziej? Ale też zapraszam wszystkich naszych widzów do zabawy w tym quizie. Cytaty. Kto to powiedział? Uwaga. Dla Anglików sport jest walką. Nie mogą pójść na bitwę bez generała. Dla Francuzów futbol jest formą zbiorowego wyrażania siebie. Napoleon. Nie. Kurwa. No, to był Polak. Napoleon. To był Polak. To on wymyślił piłkę wtedy chyba. Polak powiedział? Nie Polak. No nie wiem. No. Podpowiedź. Tu jest mowa o Anglikach i o Francuzach. To jest człowiek związany z Anglią i związany z Francją. Czyli miałem cały czas... Napoleon? No. A co miał z Anglikami? Weź mi tylko przypomnij. No tam był. Czapkę miał. No, lubił herbatę. Tak. No. Czyli nie Napoleon, ale co, dziennikarz polski, sportowiec polski? Nie. Ferguson. Nie, ale też trener. Ale nie polski? Anglia, Francja. No, trener. Terry Henry. Nie. Deschamps. Nie. Strzelasz wszystko. Ja wszystko, co tak, co ale my więcej nie znamy. No Ferguson no jak, Anglia, poleciał. To jest takie mocne pytanie. Anglia, Francja połączyć i jeszcze dobra. Trening. Trener z Anglii, Francuz. Już bardziej nie podpowiem. O, no to masz nas, bo my Czat już na bank huczy, kto to jest. Trener z Anglii? Trener jakby z Anglii, w sensie tak. Trener angielskiej drużyny. Tak. Ale Francuz. Kurczę, to jest bez sensu, bo my nie znamy się na tym, nie? Dobra, bo ja też daję czatowi, żeby sobie... No, a na czacie jest właśnie odpowiedź? Może, nie wiem, możemy nie się spytać ucha. Czatobiorców. Czatobiorcy? Tak. Czy na czacie ktoś zgadł? Zygi, byłeś pierwszy ponoć, tak mi mówi czato. Brawo, Zygi. Zygi Marley? Zygi był pierwszy, który powiedział... Myślałem, że nie, Zygi Marley. Zygi to nie jest odpowiedź na to pytanie. Zygi, dokładnie, mówię to, wkurzony. To naprawdę nie wiedziałem. Francuz Zygi. Zygi Marley. Arsène Wenger. Lupin. Arsène Wenger. Ja tylko wiem, że on prowadził Arsenal. Od jego imienia jest Arsenal. No to powiem ci dawno, żeśmy się cofnęli lata do tyłu. No tak. Trudny quiz. Następne pytanie. No? Uwaga, czat gotowy, lecimy. Wszystko, co wiem na pewno o moralności i powinnościach człowieka, zawdzięczam futbolowi. Tomasz Hajto. Tutaj na pewno czat będzie miał jakiś tam na pewno problem. Mam nadzieję, nie że zgadłem. To zwiąże. Jak? Tomasz Hajto? Zdanie, to jest zdanie podwójnie złożone. Sorry. Zasnąłem. To nie Polak.
Wszystko, co wiem na pewno o moralności i powinnościach człowieka, zawdzięczam futbolowi. Pele. Nie. Maradona. Podpowiem, że to nie jest człowiek związany z piłką. To nie jest człowiek w ogóle, aha. Ja pierdzielę, wymyślił quiz. Do komediowego programu. Do komediowego, to jest mocno piłkarski quiz. Świetny i nie piłkarski. To nie jest piłkarz, ale jakby, okej. Pisarz. A pisarz? Napisał. Ale z narodowości, dasz nam chociaż narodowość? Francuz. Ja pierdolę. Chyba, dobra. Napisał Dżumę. Darek, to wiadomo, wiemy. Darek odpowie. Juma. Ja wiem, kto Juma napisał. Barzak, no, myślę, że czat już wie. Co to za quiz jest? Mamy mocny. Jakiś quiz normalny? Możemy pod... powiedz Obieży Barzak świat. Gratulujemy. Obieży świat napisał Albert Camus. No. Teraz będzie łatwe. Dziś piłkarze stali się robokopami. Bardziej od masaży. Potrzebują oliwienia. To już Polak. Dariusz Pakowski. To na pewno. Nie. Dziś piłkarze stali się robokopami. Bardziej od masaży. Potrzebują oliwienia. Jaka jest narodowość? Polak. Polak? Na pewno Polak. A? Argentyna. Maradona. Co? Tak. Dobry jesteś. Jakby powiedział, że nie, to miałbym jeszcze jeden strzał. Tam jeszcze raz tym pisarzem wziął. Albert Camus. Tak. Dobrze. To jest Maradona. Diego Maradona. Teraz uwaga. Ludzie mnie nienawidzą, bo jestem przystojny, bogaty Krychowiak. I świetnie gram w piłkę. Krychowiak. Tomasz Hajto. No to już nie Krychowiak. Tomasz Hajto. Nie. I świetnie gram w piłkę. Ronaldo. Tak. Yes! Cristiano. Tak. Dobrze. We dwójkę idzie wam świetnie. Powiem ci, że możemy lecieć. Nie? Dobra, fajny ten quiz jednak. I taki komediowy. Podoba mi się. Podoba mi się. Zaufaj. Prowadzę wesela. Uwaga. Seks przed meczem nie szkodzi piłkarzowi. Szkodzi tylko zarywanie nocy przed meczem w poszukiwaniu seksu. Darek Gadowski. Tak, ja. Tak, ale to jeżeli chodzi o piłkę nożną. Tomasz Hajto już musi być. Ktoś zgapił od ciebie ktoś, ten tekst. Ktoś tak kurczę powiedział. No. Polak, ale to jest Polak. Nie. Czy mógłbyś się raz przytoczyć? Tak. Seks przed meczem nie szkodzi piłkarzowi. Szkodzi tylko zarywanie nocy przed meczem, tak. Szukając, w poszukiwaniu seksu. Czy to jest ten Meksykaniec, który... Pep. Nie. Guardiola. Nie Chicharito. Pep. Pep. Jaki Pep? Guardiola. Nie. Jaki Pep? Ilu z Pepu? Quaresma. Ilu z Pepu? Jest jeszcze świnka Pepa. Quaresma. Nie. Ale on miał wspólnego... Brazylia. Coś. Brazylia? Neymar? Nie. Ronaldinho. Ronaldinho. Nie. Ronald Rivaldo. Carlos. Ten, co z przewrotki strzelił. Ten, co z przewrotki strzelił. Każdy Brazylijczyk. Jakiś szaszyk szaszuk? Szyszek szaszuk? Co to jest za ucho? To jest XXI wiek i ja nie wiem, co do mnie mówi, a ja siedzę w drugim pokoju. Kaka, co ty zrobiłeś? Się z Islandią łączymy. Szaszłyk? Z Islandią się łączę, normalnie słyszę typa. Ten za ścianą... Kasper z żoną teraz rozmawia. Kaka? No, szaszyk szaszłyk. Dobra. Wygrałeś, zgadłeś. Pele. Pele? To Pele powiedział? Pele, nie ma nazwiska. A ja już mówiłem wcześniej, że Pele, to mam pół punktu. Mówił wcześniej. Pep powiedziałeś, dlatego ale mówię. Wcześniej... To była odpowiedź, Darek. Było. Pele Guardiola. Dobra, było. Co? Ze wszystkich nieważnych rzeczy futbol jest zdecydowanie najważniejszą. Ze wszystkich nieważnych rzeczy futbol jest zdecydowanie najważniejszą. Marii Kirisku. Narodowość tylko, bo my i tak nie mamy szans. No, tylko narodowość i my już będziemy strzelać. Tak, Polska. Chociaż... Polska. O, Polska. Tak. No ludzie na czacie. Górski. To jest ostatnie pytanie z quizu. Zbigniew Boniek. Nie. Górski. Nie. Tomasz Lato. Podpowiem. Uwaga, lecą podpowiedzi. Dobra. Mów, to teraz się pogrążymy. Pogrążymy się na maksa. Dawaj. Aktor, ale raczej to nie był jego główny fach. Lubił ciastka. Jest lekarz na serii. Czasem lubił czegoś nie zauważyć. Jan Paweł II? Tak! Poważnie? Brawo! Zgadłem? No, tak. Jan Paweł II powiedział, ze wszystkich nieważnych rzeczy futbol jest zdecydowanie najważniejszą. Jedyną podpowiednią to, że aktor, bo faktycznie on nie był znany. Mnie z tymi ciastkami naprowadziłeś, ale ja myślałem, że... Do końca nie był znany z aktorstwa. Czyli ty, pierwsza podpowiedź zaświtało ci, ale nie, chciałeś usłyszeć jeszcze dwie następne, żeby... Nie mogłem sobie przypomnieć cyfry. Mówię Jan Paweł, ale... Okay. No. Jan Paweł Długi, ale z tymi ciastkami, to już tak wiedziałem, ale tak nie ale wiedziałem, czy... Ale przecież on był piłkarzem. Gdzie? Tak, czy teraz... Jan Paweł II? Nie, on był papieżem. Tak, to ja wiem. FC Wadowice. Ale był miłośnikiem piłki nożnej. Ale był miłośnikiem piłki nożnej. Tak, na koniec, ostatni rok był papieżem tylko, a tak całe życie piłkarz. Tak, no, kopał. A FC potem Wadowice. Na emeryturę, wiesz. No, tak. Że musi... Jezus, nie mogę mówić. Dobra, nie musimy zmienić ten temat jak najszybciej. Zmieńmy, wiadomo, tym bardziej, że już jest ten. Późno. Ty żyjesz, to jest po koniec quizu. Słuchajcie, na szczęście mamy... 800 pytań tylko. Mamy telefon. O. Uff.
Halo, halo, skąd do nas dzwonisz, jak masz na imię? Dobry wieczór, panowie. Dobry wieczór. Adam z Płutuska, siemanko. Adam skąd? Z Płutuska. Okej. Okay. Wiecie, gdzie to? Co tam? Panowie, szybkie pytanie. Czy myślicie, że Lewy może coś takiego zrobić, jak zrobił kiedyś, żeby walnąć 5 bramek 9 minut, jak już teraz mu taki kamień z serca spadł? Tak się wyluzował totalnie? Ja myślałem, że będzie inne pytanie, jak powiedziałeś walnąć, że tam pójdzie zupełnie w inną stronę, ale myślę, że tak. A on jest żoną? Myślę, że nie. A dlatego, że drużyna, w której gra, jest zupełnie ma inną charakterystykę i inny cel. No i też teraz już rywale, tak tacy jak Argentyna, czy później ewentualnie, no to już za mocni. Myślę, że po 1-0 zamurujemy się i będziemy szukać tylko okazji, żeby jeszcze urządzić na 2-0 i to będzie tyle w temacie. Więc mogę ci odpowiedzieć to jeszcze w taki sposób, że według mnie jest szansa, że Lewandowski strzeli 5 bramek na tym mundialu. W ciągu 19 dni. A wy? Okej, czyli polotu nie będzie. Czego nie będzie? Polotu? Polotu. Polotu. Polotu, no. Nie, no to była taka wyjątkowa sytuacja wtedy chyba. To ciężko, żeby to się, wiesz, no, powtórzyło. Nie? Znaczy ja myślę, że hat-trick jest do zrobienia. No nawet teraz był blisko. Był blisko. Tak. Był blisko? No bramka Sysa, co prawda, ale w 90 minucie miał piękną setkę do wykorzystania. No tak, jeszcze miał słupek jeden. Jeszcze miał słupek, więc mógł trzy bramki. Tak. Ale widzisz, że 18. Więc myślę, że 5 bramek to faktycznie jest hardcore, ale 3 bramki to jest na maksa. Może z Argentyną? No wiesz, to by było no, coś, właśnie, nie? Że to Messi, nie? No więc właśnie. Może być zmotywowany strasznie. Właśnie. Myślisz, że będzie chciał utrzeć mu nosa tak personalnie właśnie, że to będzie taki rzeczywiście pojedynek na gole i będzie, wiesz, na przykład 8-5? No, może tak to nie, ale tam za tą złotą piłkę to się trochę odegra. Żeby był pojedynek na gole. A właśnie, to jest dobry punkt, że za złotą piłkę, żeby się odegrał może. No, albo powiedzieć im, że który teraz strzeli bramek więcej w tym meczu, dostaje złotą piłkę i oni wtedy, wiesz... Wtedy byś albo wtedy tak, że Lewy strzela na przykład 5 goli, Messi 2 i Lewy znowu nie dostaje złotej piłki i on mówi takie po prostu, a pierdolcie się. Tak, tylko że... Dokładnie tak mówi. Nie wiemy, co jest dalej, nie? Bo jeśli Argentyna wygra całe Mistrzostwa Świata, no, to te 5 bramek Lewego może trochę być pod dywan wrzucone. Nie, czyli lepiej, żeby mniej strzelił, ale żebyśmy wygrali. Oczywiście. Ale z drugiej strony wolimy 5 bramek w kilku meczach niż 5 w jednym. Ale puchar niż 5 bramek w jednym meczu i brak pucharu. To mamy jeszcze 5 meczy, więc w sumie fajnie w każdym meczu strzeli po jednym. Nie? Ale bierzemy to w ciemno, wiadomo. Ale mi się wydaje, że ogólnie to jest tyle przynajmniej tych właśnie takich akcji, które widziałem, no to my chyba zawsze lepiej gramy z niby z lepszą drużyną, z faworytem. Na szczęście zawsze przeważnie gramy z taką drużyną. No ale jednak jak jest coś tak niby, wiesz, top, to jakoś tak chyba jakoś tak lepiej idzie i to zaczyna wyglądać. A... No bo my się gubimy, kiedy to my musimy prowadzić grę, nie? I wtedy się musimy trochę odsłonić i wtedy oni nagle widać... I widać, wiesz, braki w uzębieniu, nie? Z tyłu. Dlatego lepiej się nie uśmiechać. Po prostu. No dokładnie, lepiej być pod mrukiem. Tak. I robić czekać swoje, na swoją szansę. Pokazać, gdzie wypadła jedynka. Ale a propos szans w ogóle i liczenia jeszcze, to nie wiem, czy wszyscy wiemy. Bardzo ciekawa rzecz. Ja myślałem, że to w sumie wiem, ale jak to dowiedziałem się tego, to jakoś mi się tak dziwnie zrobiło. Bo nie wiem, czy wiecie wszyscy, ale jak już te bramki policzymy, różnice, strzelone, bezpośredni mecz, żółte kartki, czyli fair play i to wszystko będzie na równi, to jest losowanie. Kumacie, odpaść z mundialu przez losowanie. A wiesz, ile musi być graczy na boisku, żeby w ogóle mecz się odbył? Minimum według zasad? 8? Nie, 7. 7. Aj. Czyli nie przygotowałeś. Ale to wiesz o czym mówisz, bo kiedyś nie było dogrywek ani karnego i był rzut monetą. No tak, właśnie. Właśnie. No, to smutno. Albo w trzy kubki powinni. Ale wyobraź sobie, wiesz, jesteśmy dobrzy w to. Pracujesz cały czas, całe życie poświęcasz, treningi, krew, pot, łzy. I to się sprowadza w pewnym momencie do, dobra, orzeł przyleszka, orzeł. Dlatego zmienili to. Dlatego to zmienili, wiesz, no, ale nie, no nie do końca zmienili, bo na koniec i tak jest losowanie. No ale to tylko chyba z tych trzech drużyn, nie? Wtedy jest losowanie. Ale nie było chyba nigdy. Co? Losowania? No. Nie wiem. Było? Właśnie, nie było. Jesteś fanem piłki? W ogóle jesteś jeszcze z nami, czy już nie ma go? Jestem. To co? Sorry, bo my żeśmy na chwilę coś... Ja cały czas o tobie pamiętam, to nie jest tak, że ten. Fajnie. No. Czy masz jeszcze jakieś pytania, albo chciałbyś pozdrowić kogoś, albo coś? Znaczy ja mam jeszcze taką jedną anegdotę, bo miałem takie wrażenie w pierwszym meczu, w pierwszej połowie, że oni byli tak zestresowani. Kiedyś Rafał Paczesz miał w swoim jednym monologu taką
taką historię o tych elektrycznych, sztywnych kolanach i tak mi się to totalnie pasowało, bo oni się bali tych piłek odważnych i też Krychowiak się bał podchodzić i mi się to właśnie przypomniało, jak Rafał o tym opowiadał i pozdrawiam Paczesia i dzięki panowie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, my również pozdrawiamy oczywiście. Yo. Rafała i ciebie i miłego wieczorku. No ale tak. Jest troszeczkę u nas z tym stresem chyba, no nie? Że jednak tak jak wychodzimy, to zanim oni się gdzieś tam... Sztywne nogi. Na zawsze jak był mecz o honor, to wtedy się budzili i było pięknie. Jakby się luzowali, jak już stres, nie? Tak, już nie ma o co grać, to wtedy nagle jest super. Może jakiegoś kielonka im dać przed trochę małego, no czy myślę, nie mogą? Albo, już ogarnęli dawno po prostu. Myślę, że to jest za dużo. 3 kilonki max i już więcej nie, bo to bez sensu. Ale właśnie, dzisiaj czytałem. Dzisiaj czytałem statystykę, że Polska w XXI wieku jeszcze nigdy nie przegrała trzeciego meczu w grupie na mundialu. No tak. Statystyki wiesz. Ale dwa poprzednie plan. Przegrała. Co? Czy tam zrealizowała. A jak wygląda z, może wiecie, ja akurat tutaj na tym polu to niebieskie, nie za bardzo fale. Wiem. Jak jest z kontrolą antydopingową w piłce? A co się przed, w trakcie, po, są jakieś tam właśnie, bo tak... Nie wiem, myślę, że nie wiadomo, wyrywkowo, nie? Wyrywkowo po prostu każdym meczu wyrywkowo idzie dwóch czy trzech z drużyny i tyle chyba. Taki zatrudniony. Ale trener wybiera. I idzie Glik, Krychowiak i Cino. Lewandowski. Tak. I on, weźcie lewego, błagam, weźcie lewego. Nie no, nie wiem jak to działa. To, nie no, cała drużyna musi na pewno zrobić jakieś tam badanko moczu czy coś. Tak, myślisz, że wszyscy muszą, bo to by, no, kurczę, jeżeli, na pewno. Jeżeli jest wyrywkowo, to ja bym zaryzykował. Ale czemu wyrywkowo ma być? No bym dał, bo nie ma pieniędzy, wiesz, na to? Co? Przecież w mundialu jest takie wpakowane. No nie no, ale zobacz ile masz ludzi, wszystkich zanim sprawdzą, to przecież mundial by się skończył. No ale pytanie, czy na przykład jeżeli u ciebie widzą, to ciebie eliminują? No właśnie, eliminują zespół? Czy wynik wtedy się jest nieważny? No to nie powinni zespół wyeliminować. Muszą po, żeby jakby musi mecz się odbyć, muszą posprawdzić, tak? No bo mógłbyś w trakcie meczu albo w połowie sobie coś wziąć. Czyli musiał być po i teraz co? Całą tabelę rozwalimy, bo jeden miał coś? Nie no, tylko on dostaje dyskwalifikację chyba. No, bez sensu. Jak strzelił dwa gole. Darkowi chodzi o w ogóle, że wynik jest wtedy wypaczony. Dokładnie. To prawda. No przecież teraz Ronaldo, co wam mówiłem na obiedzie, to szedł przecież z tym, sobie grzebał w gaciach i wyciągnął coś, nie wiadomo co, i to zjadł. Jestem mega ciekawy, co to było, nie? No myślę, że gdzieś Michałek. Ktoś już go spytał. Mógł to być Michałek. Ale no, na pewno widziałeś to nagranie. No widziałem to nagranie, no, ale sobie bardzo długo gmerał. Tak no. Jakby sobie wybierał, nie? No, albo na co mam teraz ochotę, nie? Oszukiwał. O, Anyżynkę. On sobie po prostu grzebał i nagle ma, o Jezus, przecież jestem piłkarzem, bardzo popularnym, wszystkie kamery są na mnie, udam, więc, że to zjem. Dokładnie. Wyciągnął rękę z gaci po 15 minutach i ludzie, uff. Ale równie dobrze ma wysoką skarpetę, mógł tutaj gdzieś schować, no nie, ale w gaciach? A gdzie ty byś nie schował? Mamy skarpetę. Mamy Google. Telefon. Dawaj. Odbierzemy Ronaldo telefon. Dzwoni. Co wy kurwa? Oczerniacie mnie. Dobra. Słuchamy. Halo. Halo, halo. No halo. Dobry. Jesteśmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Bartek z tej strony, z Gdańska. O, siemanko. O. Skąd? Z Gdańska. Na Żyom. O. Na Żyom. Nie, kolega nie zna takiego miasta? Bywam. Słyszałem bywam. O nim. Piękne legendy. Cieszę się w ogóle, że udało mi się dodzwonić do was, panowie. I odnośnie mundialu mam taką swoją teorię, bo było sporo hejtu, po co Krychowiak jechał na te mistrzostwa. A moim zdaniem nasz selekcjoner tak to zaplanował właśnie, że w meczu z Argentyną to Krychowiak wykańcza Messiego w pierwszych minutach meczu, dostaje czerwoną. Argentyna gra bez Messiego, a my sobie spokojnie wygrywamy. 1-2, może 3-0. Gdzie jest granica? Gdzie jest granica w takim razie? W 10. Tak. My gramy w 10, ty to policzyłeś, nie? Że Messi tak, schodzi, no, tak. Ale... Za... My gramy w dych, oni grają w 11, tak. Ale oni nie mają Messiego, no, a my nie mamy Krychowiaka. To już się ostraja, nic z tego nie będzie, nie? Ale wyobraź sobie sytuację, że Krychowiak wywala mu bułę, dostaje czerwoną, a Messi wstaje, nie? Wstaje z ziemi, nic mi nie jest. Gramy do... I się okazuje, że Krycha nawet tego nie może zrobić. Dla drużyny. Bez jedynki. Ale poważnie mówiąc, to akurat Krychowiak gdzieś się sprawdza. W tych dwóch meczach grał bardzo solidnie. Więc tutaj akurat gdzieś on trzyma ten środek, jakkolwiek, ta ciężkość. No tak, emocji. Zgadzam się z tobą. A tak już na poważnie mówiąc, to mam nadzieję, że nasza reprezentacja wygra po prostu z Argentyną i wszyscy no hejterzy zamkną dupę i przestaną narzekać. Dokładnie tak. Nie trzeba kombinować, nie trzeba podsyłać mu tego piłkarza w spódnicy. Tak. No przecież jak my wygramy z Argentyną, no to my idziemy wszystko po puchar. Ale remis też może być przecież, nie?
No może być, ale... Ja Żakiel, nie, żaden remis. Ale ja też się zgadzam z Bartkiem. Wygrana, od razu wygrana, wiesz, idziemy po puchar, tak. Jakby od, już koniec tam zasłon dymnych przez ostatni rok, tak. To nie umiemy grać, dokładnie. Nie? Dokładnie. Jest mundial, okay. Przygotowani, wchodzą Argentyna. W takim razie idziemy w to. Dwa szybkie strzały, Messi nie wie, co się dzieje. Tak. No ale z drugiej strony jesteśmy na mistrzostwach świata. Dwa strzały. Ale jesteśmy na mistrzostwach świata, mamy szansę i chcemy iść jakby po puchar, jak każda drużyna, która tam jest, a zastanawiamy się nad Argentyną. Nie możemy się tak zastanawiać, musimy po prostu wygrać. Tyle. Co, prawda? Darek na selekcjonera. Ja sobie wyobraziłem... A co? To nie ma, no co? Pewnie no... tylko mnie to rozbawi, ale ja sobie wyobraziłem, że... No tak. Że Messi dostaje taką mocną bułę od krychy. Dwa strzały. Że pada, ale wyobraziłem sobie, że sędzia robi... Sprawdzę na warze. Nic, tak. Nic nie było, Messi leży. Tak, w ogóle. Ten ma kłykcie... A w zasadzie to mu się należało. No, więc ten, ale to takie ten. I bardzo mi to rozwoiło. Mógł powiedzieć, że mu obraził matkę albo coś i obydwoje by dostali. No ale Zidane tak zrobił. I co? Z głowy, nie? A wtedy teraz jego. Kartę, było, tak. No. Zbyczka. To pamiętam. Bo obraził jego matkę czy siostrę? Siostrę. No. Siostrę. A on znał ją? Wypadło mi ucho, czy mi się wydaje? Nie, masz je normalnie. Nie jesteś Michaelem Jacksonem. A myślałem, że jestem Van Gogiem. Dobrze, Bartek, czy chcesz jeszcze coś powiedzieć, póki jesteś na antenie? Może tylko pozdrowię moją żonę kochaną Magdalenę, a tak to trzymajcie się, panowie, miłego wieczoru. Dziękuję. Pozdrawiamy również. Pozdrawiamy. Pozdrów Magdę. Ale nas. Kurczę, no przecież to jest to jakaś strategia, naprawdę, nie? Uderzyć Messiego? Tak, szybki strzał w Messiego. Ale to jest, nie jest tą pewność, bo ciężko jest nokautować. Ale nie wystarczy po prostu, nie wiem, wjechać mocno w syry, tak wiesz. Ale nie, no. Messi dostaje takie... Chodzi o to, żeby on dostał taką bułę, że nie może grać, a nie, że mu karierę niszczysz, bo mu nogi płaczą. No tak, no wiesz, jest tylko mundial. Nie jesteś jakimś zabójcą, czy... Tak. Czy okay. Wiesz, myślałem, że w ogóle go eliminujemy, w ogóle już. W ogóle. Że już nigdy więcej nie będzie grał. Dopiero się ludzie orientują, dlaczego to jest ostatni mundial. No idziemy na wymianę po prostu. Gramy w 10, oni w 11, tylko że bez Messiego oni grają. A myślisz, że to załatwi... Albo jak jest ten, pojedynek na liście, kojarzycie, nie? Tak. No to lewy z Messi po prostu. To się chyba nazywał punchdown. To mi się wydaje, że jak już skończymy wszystkie opcje, zamiast losowania niech będzie pojedynek na liście. No właśnie, nie? Zamiast losowania, no jest to jakiś... Tak. Bardziej sprawiedliwe też, no jednak jest... Nie ma tylko szczęścia, ale jest coś więcej, tak? Jakieś umiejętności. No nie wiem. Tak mi się wydaje. Słuchajcie, czas na zagadkę kryminalną, bo już jest po północy, tak? Nie będziemy tu siedzieć wieczność. Dawaj wieczność. Już jest po północy? Już jest po północy. Co ty mówisz? Szybko minął. Tak, jest dwie po. To czas na zagadkę. Lubicie zagadki kryminalne? Tak. Uwielbiamy. Tak? Tak? Lubicie kryminały? Czytacie? Boimy się, ale lubimy. Agatha Christie, tak, wszystko czytamy, co? Czarek, jaki kryminał ostatnio czytałeś? Komentarz po Dzieci meczu, z bulerem to nie jest kryminał. Komentarz po meczu Arabia Polska i wykonaniu Arabii. Kryminał to był dla mnie. Okej. Okay. A jaką książkę ogólnie ostatnio czytałeś? Twoją. Czarek, no. Ja poważnie pytam. Musisz zawsze żartować? Poważnie odpowiadam. No dawaj, jaką książkę ostatnio czytałeś? No, powiedz ludziom. Biografia Eltona Johna. Fajna? Bardzo fajna, bardzo polecam. Tytuł to jest chyba po prostu Elton John. Nigdy bym nie wpadł. To dobrze. Darek? Rozmowa. Książka? No. Dwie sobie tam poczytuję, tak jakie? Na zmianę. Przed snem takie, staram się poezję. To jest jedna, żeby lekko, a druga? To jest jedna, druga. A drugą o mitach czytam teraz. Wszystkich starych mitach. Nie pamiętam tytułu, bo to jest taka w sumie naukowa książka. A jaki na przykład mit? Masz jakiś przykład? Nie, przykład. To chodzi o to, że porównuję wszystkie mity od początku powstania jakby cywilizacji, które zostały zanotowane, że w różnych rejonach świata... W tych mitach chodziło o to samo. Jaki jest twój ulubiony mit? Właśnie, masz jakiś ulubiony? Jakbyś miał go streścić, to Minotaur? Minotaur też był ciekawy, no nie? Bo tam w ogóle, nie wiem, czy pamiętacie ten mit, jak do tego doszło w ogóle. Że on jest pół człowiekiem, pół bykiem? Czy co? No, on miał głowę byka chyba i ogon byka i... I miał łokieć tenisisty też. Tak, i to była żona, Boże, tego, jak on się nazywał? Odyseusz? Nie. Nie, nie pamiętam. Ten byk był żoną kogoś? Nie, nie. To było... Dobra, nieważne. Wielkim to jest nieważne, to już nie. Dobra, ulubione, Boże, jakie nudne rzeczy. Twój ulubiony mit, jednym słowem. Ulubiony mit. Twój. Ulubiony mit. No może być z tym Minotaurem. Minotaur? Ze wszystkich? Tak, a nie Dedal i Ikar? Dedal i Ikar jest taki, wiesz... To i w szkole takie oklepany? Było. Tak, oklepany. A jak matka udusiła węża, który wchodził jej do kołyski? Jej dziecka? Hera? Poproszę. To już, zaraz przyjdzie. No to nie wiem. No tam było ciekawe to, bo jego żona
Byk wyszedł z wody, rozumiesz? Bo to chodzi w tym micie. Byk wyszedł o to, z wody? To był byk morski? To jest, widzisz, to jest taka przenośnia, że byk wyszedł z wody i to był nie miał ręcznika. Chyba bóg morza, Posejdon. Jak byk zakłada ręcznik? I Posejdon, bóg morza, uwiódł, wyszedł jako byk. Tak, jako byk z wody, uwiódł jego żonę. Wszystko brzmi, no. To brzmi bardzo racjonalnie. To mogło się dziać w Brzeźnie. I jej mąż nie miał pretensji, bo on wiedział, że taka kara go spotka. Bo on dostał pięknego byka do swojej kolekcji i zamiast go tam jakby oddać w ofierze, to on go zatrzymał do swojej kolekcji. Wymyślisz sobie teraz. I to jest ten właśnie taki przenośnia, że jak jesteś królem, to musisz być królem ludu dla wszystkich, a nie zbierać sobie bogactwo dla siebie. Piękne. Jak zakłada byk ręcznik, jak wychodzi z wody? Masz na to jakiś sposób, czy po prostu? Nie, no on był goły, był bardzo okazały goły. Był bardzo goły. I uwiódł. A co zrobiła? Wiadomo, że to były takie to oznacza... czary, ale to jest najlepsze teraz. No, jak opowiadaj. Doszło, bo to jest ciekawe, jak doszło do w ogóle tego stosunku. Ona u swojego takiego rzemieślnika zamówiła konia. Nie, krowę. To by się zgadzało. Krowę z drewna. Historię, stary. Bez środku pustą. I ona weszła do tej krowy z drewna. Taka i ten troja. Byk poleciał na drewnianą krowę. Ale... Nie wiem, co to za byk. Ale tak było. A to jest przekaz, jaki ma... Czy to była pierwsza zabawka erotyczna w historii? Tak, to był. No, okay. A to wszyscy pytają konia trońskiego. Nikt nie pyta krowy z morza. Krowy ten, z morza. Krowy minotaur. Tak, ale minotaur, tak. Mi tylko jedna rzecz nie odpowiada, bo ty mówisz, że on nie musiał założyć ręcznika, jak wychodził z wody, bo był dostojny. Czyli tak. Jak jesteś, masz dostojnego, myślę, to nie tak. Musisz? Myślę, że tak. Stary, wyobrażasz sobie, że jak wysłannikiem... ratownik ci mówi, proszę A wyobrażasz sobie wysłannika Boga Morza w ręczniku? Posejdona? Jego wysłannik, Bóg, wiesz. No w ręczniku to jest jego rekwizyt. Ale byk wychodzi z wody. Stary, przede wszystkim to jest zwierzę. Ty oglądałeś kiedyś jakieś nagranie? W ręczniku, dokładnie. Właśnie, że zwierzęta, krokodyl wychodzi z wody i... I to kurwa, przyłapali mnie kamery, człowieku. Tak się trzyma, i patrzy w kamerę i robi... Jeszcze drugi turban ma w ręczniku, bo włosy nie zrobione. Mamy telefon. Halo. Siemano, panowie. Siemano. No, trochę tam weselej, bo tacy sztywni jesteście. Poprzednie dwa odcinki były takie na mega śmiechu, ten jakiś taki poważniejszy. No, ale rozmawiamy o mądrych rzeczach. Wiedziałeś, że... A kiedy włączyłeś? Od początku oglądasz? Przecież jest super. Od samego początku. Od początku samego oglądam. No, chyba, że ty jesteś na przykład w trochę innym stanie niż byłeś wcześniej. Czy my się teraz tłumaczymy właśnie? Nie. Dobrze. Nie, a czemu jest? A czemu za poważnie jest? Nie, no wiesz, no, jak dla mnie to było bardzo ciekawe z Minotaurem, ja nie wiedziałem do końca, że była drewniana krowa. A dla mnie było mega śmieszne to. Ja też, dla mnie też. Słucham, z czym dzwonisz? Jak masz na imię? Mam na imię Szymon, dzwonię ze Świdnicy, jak już jesteśmy w mitach, znacie mit o Tantalu, tak was zapytam. O czym? O kim? O Tantalu. O Tantalu. Tantal. Jeszcze nie doszedłem. Znaczy w tej książce. No, opowiadaj, o co chodzi. Tantal to był taki heros, który zaprosił bogów na ucztę i jako ucztę podał im swojego syna, pieczeń z niego. Ale bogowie specjalnie czy się pomylił? Specjalnie. Żeby się przygotować. Bogowie się skapnęli, że to jego syn i nie zjedli. Zeus go wskrzesił i wymierzył Tantalowi karę, skazując go na wieczny głód. A okay. Jakie jest przesłanie tego, myślisz? No nie zabijaj swojego dziecka i go nie wpierdalaj na kolację. No, tak stary, prosto? No, to, chyba, że czegoś nie no, widzę. No, przed obżarstwem, pychą i nadmierną pożądliwością. To było tak w skrócie. Nadmierna pożądliwość, rozumiesz to? Tak, nadmierna pożądliwość. To najbardziej mi zapadło w pamięć. No właśnie, to, czyli masz sąsiada, który dowiedziałeś się, że zjadł swoje dziecko i mówisz... On jest nadmiernie pożądliwy. Ale typ. No. Jest skazany. Ale dobrze widzisz. No i, no widzisz, i dobrze. I dobrze, mądra widzisz. Dyskusja, może, rozmowa. Może gdzieś pod koniec programu tak. Gdzieś tam to uratowałeś. Zobaczymy. Myślę, że komentarze, które są praktycznie nieomylne w naszych sprawach, tak. No same dadzą swój osąd. Czy chcesz jeszcze coś powiedzieć? Jakiś mit? Albo pozdrowić kogoś? Albo coś o mundialu? Albo cokolwiek? Czy, tak, czy nie? Tak, zapytać was chciałem. Proszę. Z góry obstawiacie, że Polska przegra, bo dzisiaj nie ma pytania, dlaczego Polska wygra z Argentyną? A widzisz. Ale nie, my obstawiliśmy... Znaczy, specjalnie zawsze było pytanie odcinka, ale ja stwierdziłem, dobrze. Że nie będzie pytania odcinka, okay. Bo nikt na to pytanie nie odpowiadał. Ale jeżeli chcesz, to specjalnie dla ciebie kategoria wraca. Pytanie odcinka. Pod koniec odcinka.
Dlaczego Polska wygra z Argentyną? Proszę bardzo, czas 10 sekund. Dlatego, że nasi będą niesamowicie zmotywowani i zwycięstwo z Arabią Saudyjską, która pokonała Argentynę, dodatkowo ich zmotywuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. Natomiast dla mnie lepszy scenariusz byłoby, żebyśmy zremisowali jakieś takie 6-6. Lewy strzela 6 bramek, Messi nie strzela żadnej. W tym jednym meczu, tak, strzela 6 bramek, nawet jak w 1/8 finału przegramy, to Lewy najprawdopodobniej zostanie królem strzelców. Słyszałeś mit o Lewym? Tak. To ja już słyszałem. Wracając do waszego poprzedniego, bardziej prawdopodobne, że Milik w 9 minut zmarnuje 5 setek, niż Lewy strzeli w 9 minut 5 bramek. No nie, to jest smutna prawda. Oby tak nie było. Oby Milik strzelił i tę jedną bramkę, którą zawsze od 5 lat strzela teraz w reprezentacji. Bardzo blisko, nie? Poprzeczka. No. Więc on czeka jeszcze, nie? On w grudniu strzeli swoją bramę. On ćwiczy to specjalnie, ćwiczy poprzeczki. Tak, on w grudniu, tak, no. Dobrze, dziękujemy ci bardzo. Trzymaj się. Na koniec pozdrowię jedną osobę. Proszę bardzo. Wojtinio, powiem, żebyś sobie obejrzał powtórkę. Ziomek, trzymaj się. Trzymaj się. Pozdrawiamy Wojtinio. Pozdrawiamy ciebie. Pozdrawiamy Wojtinia. Wszystkiego dobrego. Co tam Kasperinio? No, tak, zagadka kryminalna. Kryminalna zagadka. Dawaj. Bramkarz Maroko jest Yassin Bounou, czy jak to tam się czyta, Bono. Odśpiewał hymn. Tak. Tak? Był anonsowany do pierwszego składu, po czym magicznie zamienił się w kolegę, który stanął między słupkami Maroko i nikt nie wie, co się wydarzyło. Piłkarze Maroko mówią, że bo się tam źle poczuł. Rozwolnienie. Coś tam, zawroty głowy, nie wiadomo. I to jest zagadka dla was, jakby co wy myślicie, co się mogło wydarzyć, że śpiewał hymn i nagle nie wiadomo kiedy, nikt o tym nie wie, komentatorzy mają ej. A nie było oficjalnego? Nic nie było. Aha, czyli to jest zagadka, której nam nie dasz odpowiedzi. Nie dam wam odpowiedzi, bo nie ma odpowiedzi. No widzisz, zagadki mają to do siebie. Że najfajniejszą częścią zagadki jest to, że nie. Mamy rozwiązanie. To jest Kasper gówno, a nie zagadka. No to słuchaj jak można na nią odpowiedzieć. Po prostu ten bramkarz lepiej śpiewał hymn niż tamten. I dlatego wzięli go do hymnu. Ale tamten lepiej bronił, więc go zamienili. Czyli tamten, co lepiej broni, nie zna słów. No dokładnie. Albo po prostu był przystojniejszy i lepiej go było dać, wiesz. Robimy reklamę Maroko, tak? Kamera przejechała z bliska. Tak, robimy reklamę Maroko. Tak jak w wojsku masz na przykład nawet reprezentacyjną jakąś tam, wiesz, drużynę. Przystojniejszy gość. Robimy reklamę Maroko, 11 przystojnych typów. Bramkarz jeden jest, o Jezus, strasznie wygląda. Niedługo w ogóle będą tak drużyny wychodzi, 11 modeli, a potem to inny gra. Tak, wymieniają się, no. Ty idąc tym tropem, dokładnie. Do zbliżenia masz ludzi, którzy mają takie, ale mamy kadrę. Tak, ale najgorsze jest to, że my nie znamy prawdy, ale coś za tym idzie. A ja myślisz, że poznamy prawdę? No raczej. No, jak będziesz wnikliwie. Ja bym chciał się teraz dowiedzieć, co się stanie z tym gościem, który wbiegł na to boisko, prawda? Z flagą. To dzisiaj, flagą. Tak? Dzisiaj, niedawno przed tym. I to jest zagadka kryminalna. I to jest zagadka. Dlaczego on to zrobił? A myślisz, że to jest powiązane z tamtym bramkarzem? Nie. Ale wiesz, dobre zagadki kryminalne mają to do siebie, że są połączone. Że ma Czarek wspólny. Na tropie w następnym naszym programie. Tak. Myślę, że Czarek będzie miał więcej już zebranych informacji. Tak jest. Bezbek na tropie. Zespołu The Bezbeks. Kurczę, bardzo mi się podoba ta nazwa. No to możemy ją wziąć. Szkoda, że nie zapamiętałem osoby, która napisała ten komentarz, bo bym chciał go to pozdrowić, ale fajny komentarz dał. Jeśli pamiętasz i dalej nas oglądasz i wiesz, że to ty napisałeś ten komentarz, jesteś. To poprosimy, żebyś napisał teraz, że to ty i byśmy chcieli cię bardzo pozdrowić teraz. Okej. Okay. The Bezbeks. A my tymczasem mamy telefon. Jeden chyba już myślę, że z dwóch ostatnich i będziemy zbliżać się powoli ku końcowi. Tak. Słuchamy. No, cześć, witam. Siema, wieczór. Artur z Rotterdamu dzwoni. Kto dzwoni? Kto? Artur z Rotterdamu. O, mieliśmy ostatnio gościa. A to jesteś znowu tą osobą z Rotterdamu, bo mieliśmy ostatnio gościa z Rotterdamu. To mógł być Artur. No tak, znowu tak wyszło, że to ja. No siemka. No siema. No i co? Jakieś połączenie lepsze. Zarabią 2-0. No ale, zarabią. Ja wam powiem tak. Przez ten mecz normalnie dostałem oświecenie, a teraz zacząłem wierzyć w Czesława. To odmieniło we mnie wszystko. Naprawdę zmieniłem swoje nastawienie o 180 stopni i dzięki temu naprawdę jestem przekonany, że jesteśmy w stanie nawet wygrać. Proszę bardzo. Wiara, mistrzostwa świata. Wiara. Proszę bardzo. Naprawdę, serio, doszedłem do takiego już etapu w swoim życiu, że potrzebowałem właśnie
Ale takiego impulsu głosie, do życia. Tak, że ty i ten głos tak, naprawdę. Tak, wiele ciebie to kosztuje. Tak, no naprawdę doszedłem do wniosku, że bardzo źle się ostatnio zachowałem, że zacząłem krytykować polską reprezentację i bardzo dobrze, że się dodzwoniłem i jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, że tutaj jestem dzisiaj z wami i mogę z wami porozmawiać. Bardzo naprawdę, nam miło, a my dziękujemy, że dzwonisz znowu. Tak, tak naprawdę ten mecz odmienił mnie na lepsze. Nawet moi znajomi mówią: ej Artur, co się z tobą stało? Mówię, oglądaliście mecz, co robią? Oni, no tak, wygrali. Ja myślałem, że nie, ale super, że wygrali, bo naprawdę stałem się lepszym człowiekiem. No Artur, kurczę, no... Przeprowadza teraz staruszki, płaca na fundację. No to brawo. No, jesteś... Nie, naprawdę, syn, naprawdę. Jesteś żywą reklamą pozytywnych efektów oglądania piłki nożnej. I naszego programu. Się wygrywa. A właśnie, to i naszego też, programu. Troszeczkę chyba dołożyli. Tak, ten program odmienił moje życie. Dzięki wam. Dzięki Comedy Park. Okazuje się, że The Best Back to nie tylko cringe, ale również terapia. A, i teraz widzicie, odkryliśmy ukrytą funkcję tego programu. Widzisz, przez futbol do serca. No to brawo. Tak. No to co? To tylko pozostaje nam życzyć sobie, abyśmy w 1/8 również zawitali i tam wygrali. Ale i dalej szli. Ale my ich już rozjeżdżamy. Przecież Argentyna już jest rozjechana. Ale to nawet nie ma o czym rozmawiać. Ja czuję, że my się jeszcze połączymy w czwartek. Ale ja się zastanawiam, co ty w czwartek powiesz, jak nie tak... Jak coś pójdzie dokładnie wtedy, żebyś ty się nie odmienił z powrotem. Fajnie, że teraz się wycofał z nie daj Boże. I ty to od razu rzuciłeś. Tak. Nie no, ej, ja wam powiem tak, no ja jestem takim typowym sezonowcem, jeżeli chodzi o ten, o kibicowanie. Jak przegrają, no to skajtuję, a jak wygrają, no to przecież jestem najlepszy. Okej, okay. No to szanujemy za szczerość przynajmniej. Tak, nie, no to słuchaj, jeżeli tobie się jakoś tam w porze z takim czymś żyje, no to jasne, że tak, no to może się nie, no usłyszymy dobra, znowu. Dobra, wracamy do rzeczywistości. Ej, przedtem rozmawialiście o tych zagadkach kryminalnych, tak. To nie? Bo sobie przypomniałem, bo on tak, on wyleciał... Trzy osoby w piwnicy zamknięte od 2 dni. Ale ja po pierwsze się zastanawiałem, czy on w ogóle dożył końca meczu. To jest pierwsze. Mówimy o bramkarzu, czy mówimy o tym człowieku, o człowieku z flagą, tak? Który wybiegł. O tym, którym wyskoczył z tą flagą. Tak. Ja się w ogóle zastanawiam, czy on w ogóle do końca meczu dożył. No ale to już jest tam... Dobra, no tak, nieważne. No jest to on na pewno smutna sytuacja. Tak, to jest smutne. On z przodu miał to Superman i o Ukrainę, co nie? Tak. Tak. Od tyłu miał o kobie do Iran, to z tego o kobietom, co nie, że tam Iran i te sprawy. Flaga LGBT, no to też dobra swoim życiem. Ale jeszcze miał miejsce na spodenkach. Ja się tak zastanawiałem, gdyby mu pisało na spodenkach, co nie? Na przykład Smoleńsk, Kaczyński, pamiętamy. No i co ci wyszło z tego zastanawiania się? Ale nie, no mówię, że jeszcze tego mi brakowało tylko na tych spodenkach. Mi się wydaje, że wiesz co, że on miał... A mi w ogóle tego nie brakowało na spodenkach. Wręcz on miał... On poczuł cringe, tak. Jakby miał... On miał bardzo mało czasu po prostu i mi się wydaje, wiesz, jak tak jak teraz na przykład w MMA... Na przykład walczą i mają tych sponsorów, no nie? No tak. Szybciutko, na szybciutko. Brokuła, cement, wiesz, tak. Tutaj polski klej, cukier. Coś, cukier, dokładnie, więc on też musiał, wiesz, ileś spraw załatwić, no nie? Za jednym razem i tyle, no. On też musiał mieć takie spodenki, które tak uciskają, bo schować tak wielkie jajca w spodenkach, to jest naprawdę wyzwanie, żeby to zrobić. Więc no. Spodenki na pewno były dobre firmy. No, jesteśmy ciekawi, oczywiście może się wyroku. Dowiemy, może się nie dowiemy, co tam się z nim wydarzyło, ale oczywiście... Jest to na pewno jedno z takich bardziej jaskrawych wydarzeń tak, tego no i mundialu. Się trzymamy, nie, no na pewno, na pewno go tam będą bronić w ogóle, co nie, tam wiesz, staną za nim twardo, tam już wiesz, na pewno atakują, żeby mu tam nic nie zrobili. No. A wiesz z jakiego kraju ten typ dzwonisz? Był? Nie wiem, ale kto, ale ten gościu, który tak, to był? Tak, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Nie mówili nigdzie. No jeszcze nic się tam nie, nie szukałem sprawy. Nawet tego szczerze, no. Okay. Dobrze, Artur, słuchaj, no to mam nadzieję, że się dodzwonisz jeszcze w czwartek tak. I dalej będziemy jakby w tych takich poświeconych nastrojach no, i tak. Pozytywnych. I tyle, no. Nie, bo my jesteśmy napędzeni, co? Nie, no bo jasne. Nie ma co się okłamywać. No Robercik po tym golu, te łzy i to wszystko, ale to nie były łzy jednego człowieka. To były łzy tysiąca Polaków. Albo więcej, nawet milionów, bo być mówcie co chcecie, nawet ja, taki pusty ham i w ogóle, nawet mi się, jak zobaczyłem to, to nawet mi się łezka w oku zakręciła. A łza szczęścia taka, coś pięknego. Nie, tak, to nie bardzo tylko mi, ale nie jednej osobie.
Bo my nie tylko pędzimy bimber, my pędzimy taka, na zwycięstwo. To jest taka benzyna, to jest taki olej napędowy, którym rozpierdolimy tą Argentynę. I to jest piękna puenta. Dziękujemy ci bardzo, Artur. Dzięki, pozdro. Trzymaj Pozdrawiamy się, ciebie. Dobrej nocy. Żyj w tej energii. All right. Od razu. Kurczę, nawracamy ludzi, okazało się. Ale to jest... Ale myślę, że to jest dobra puenta programu. Będziemy kończyć za chwilę. Jeżeli Artur, tak, Artur był. Artur z Rotterdamu, tak się, tak zmienił podejście, to no ja to jestem, wiesz, w szoku. No, nie będziemy walczyć z taką puentą. Nie wymyślimy, nie chyba nie przebijemy, nie przebijemy tego, czegoś, nie? Wiesz. My, Death Bez Becks, nie wymyśli niczego? I on sam powiedział o sobie też troszeczkę, że pusty ham. Tak się zmienił. To tak się zmienił, że siebie zobaczył jakby sprzed tej chwili. Albo znajomi mu powiedzieli, ale stary, też... odwróć się słowa, bo cię zabijemy, nie? I on, dobra, już Nie, no wiesz, przyznał sam, zanim mówią, kurde, w szoku, że tak się zmieniłeś, tak się zmienił, nie, po jednym meczu. Super. Tak. No ja myślę, że co, że będziemy kończyć, że jest późno i że cieszymy się, że znowu byliście z nami. Mamy nadzieję, że troszkę luzu, troszkę zabawy, śmiechu, chichu. I co jeszcze? No i że co? Tylko pozytywne myślenie. Oczywiście. Kibicujemy Polsce z Argentyną. W środę z Argentyną, w czwartek widzimy się 23. I co? Wielkie brawa. Możecie bić brawo. Dlaczego nie? Darek Gadowski, Czarek Sikora, Kacper Uciński. Do zobaczenia. Polska gol. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pozdro. Pozdro. Elo.